Nie jestem w stanie wytłumaczyć, co siedzi w głowie kierowcy rajdowego. Nie czuje tego nawet rodzina, chociaż jest bardzo blisko. Tego się nie da powiedzieć i wytłumaczyć. Dla Polaków to było ogromna sprawa, że właśnie Polak, że Polak potrafi wygrać. To znaczy ich autorytet wzrasta. Jak wygram zawody gdzieś na świecie i usłyszę polski hymn na przykład na X Games w LA, to jest dla mnie wielka sprawa i zawsze byłem z tego dumny, że mogę im pokazać, że stąd też się da. Jak się kąpałem, to przyszedł taki redaktor też i mówi, co, jak coś czułem i świata. Ja mówię, naprawdę jestem mistrzem świata, nawet nie docierało do mnie, więc cieszyłem się, ale nawet nie mogę tego pojąć, że to już jestem mistrzem świata. U mnie w ogóle z taką sytuacją, w której rzeczywiście czułem rajd, to nie był ten moment, kiedy jesteś na podium, otwierasz szampana. To jest takie 2-3 dni po zawodach i nagle sobie przypominasz, co robił zespół, jak wszyscy działali i myślisz sobie, zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Podkreślam to, zrobiliśmy. Odkryłem w kładzie coś, co wydaje mi się dzisiaj już od dawna oczywiste, że jest największym dla mnie wyzwaniem, bo jestem sam, muszę go sam naprawiać na trasie, muszę sam nawigować. Bardzo jest dużo niestety rzeczy takich często zależnych od szczęścia. Przejeżdżasz prawą albo lewą stroną, prawą przejechałeś, lewą nie przejechałeś. Miałeś tą samą prędkość, wszystko było to samo, tylko po prostu się udało albo nie. W tamtym roku pamiętam, nie byłem w najwyższej formie. Walczyłem nie o medale, ale o udział w Mistrzostwach Świata i po prostu odjechałem turniej, będąc w tym dołku sportowym, odjechałem ten turniej po prostu fenomenalnie dobrze, nie przegrywając. Gdy byłem małym chłopcem, zawsze marzyłem realizować się w sporcie, bo zawsze towarzyszyły nam motocykle w domu robione przez tatę i w pewnym momencie poczuliśmy, że chcielibyśmy spróbować sił faktycznie na torze. Miłość do motorsportu jest taka, że jak mam tydzień wolnego, gdzie jest naprawdę też ciężko, to już tęskni mi się za torem. Ja miałem wtedy 14 lat. Miałem jedną górkę, na tym Komarze skakałem, bo od razu mnie ciągnęło do offroadu i to była taka pasja. W tej karierze, jak z Jackiem odpaliliśmy ten Orlen Team i to wszystko super działało, miałem kilka takich bardzo mocnych kontuzji, a potem nic. Ja nigdy nie czułem chęci udowadniania komuś czegoś. Ja chciałem sobie udowodnić, chciałem powrócić do tego, co robiłem przed wypadkiem. I dla mnie jest to jeden z większych sukcesów jako człowieka, jako sportowca. Ja zawsze mówiłem rodzinie, jak się mnie pytali, co chciałbym robić w życiu. Może chciałbym być prawnikiem, lekarzem. Mówiłem, nie, ja chcę być sportowcem najlepszym na świecie. Te rajdy, w których ja startowałem, skończyły się w końcówce lat 70. Rajd polski miał zwykle powyżej 3000 km. I te 3000 km to był jeden wielki wyścig. Rajd Akropolu też ponad 3000 km. Rajd Safari, to najdłuższy rajd Safari, jaki startowałem, to miał ponad 6000 km, 6000 prawie 400. I muszę powiedzieć, że jako nawet 67-letni, jak to się mówi, już staruszek, dawałem sobie doskonale radę, tym bardziej, że jechałem z pilotem, z moją żoną. Ten rajd był co najmniej o połowę lżejszy od dawnych moich safari. Jeżeli był jakiś etap, powiedzmy, że można było go zrobić w czasie, to nie było czasu na odpoczynek czy na serwis, tylko człowiek jak najszybciej ten serwis, jak najszybciej wjechać na punkt, dlatego, że trzeba było być na czele rajdu, w pierwszych zawodnikach, dlatego że było dużo kurzu. I w związku z tym, jak człowiek był w tyle, no to wtedy nie mógł jechać, no bo nie było widoczności.
chyba takim pierwszym wielkim człowiekiem, który na mnie takie wywarł wrażenie i który mnie w zasadzie w to wciągnął, wmontował, to był Marian Bublewicz. Ja miałem tą ogromną okazję jako mały chłopiec wiedzieć, że taki Bublewicz zaczyna karierę. Był jeszcze chłopcem z sprawnościówek wręcz, a ja chodziłem z Krzysiem Czepanem, który zresztą do tej pory gdzieś tam mechanikuje dla mnie często i mówi to, Krzysiek, to jest mój wujek, zobacz jaki on będzie mistrzem. A ja pamiętam, że kiedyś na kolonii, leżąc z chłopakami, każdy opowiadał swoje marzenia. A ja powiedziałem, tak, wiecie o czym ja marzę? Żeby Bublewicz został wielkim kierowcą rajdowym, a ja po nim. Jak ja się nauczyłem jeździć, mój trener to był Mirosław Malec. Ja przyjeżdżałem do Głogowa na obozy, jeździłem jakieś ósemki przy chorągiewce. Pan Mirosław stał i nas to wszystko uczył. Później stawaliśmy na linii na motokrosie i chcieliśmy się pokazać, a właśnie pan Mirek wsiadał do samochodu i odjeżdżał. Bo dla niego się liczyła technika u młodego zawodnika. Początek to był taki, że jak mieliśmy tą zamkniętą kurtynę, jak to się nazywało, to paszport. Przecież ja wyjechałem pierwszy raz i zobaczyłem ten zachód, jak dostałem paszport z PZ Moto i który musiałem później oddać. Z uwielbieniem jakimś takim, które nie mogę opisać i nie wiem dlaczego zawsze ono było, cieszył mnie każdy zdobyty słoik paliwa. To też były takie czasy, tak, że tam niosło się ten słoiczek, żeby sobie wlać do baku i było obliczone, dokąd mogę dojechać i wrócić. Czy no, najpierw była motorynka, później Simpson. Miałem przywilej, że miałem Simpsona. Poważna sprawa. Na motocykl sobie zarabiałem, ale na przykład już wyjeżdżanie na zawody na takim wysokim poziomie, zagraniczne szczególnie, to mnie nie było stać. To mnie strasznie rajcowało, że ja później z Polskim Związkiem Motorowym mogłem przeżyć takie historie jak sześciodniówka w Australii, w Stanach i wiele innych zawodów zagranicznych. Nie mogłem znaleźć klubu w Warszawie, bo to nie było reklam, nie było nic. Jak znalazłem Pałac Młodzieży, nie chciano mnie tam na początku. Później jakoś tym uporem dostałem się do klubu i spotkałem Jacka Czachora. No i to dużo wiele rzeczy ułatwiło. No, wiadomo, jest to ojciec Dakaru w tym kraju. Zabrał mnie na ten pierwszy Dakar i mogliśmy to zrealizować, ale wcześniej jak go spotkałem, to się mną zajął. I widział, że coś tam się dzieje, że chłopak chce. Więc od tego za późno, czyli od 18-latka, mając 21 lat, byłem w kadrze Polski, wygryzłem Jacka w ogóle z kadry, z tego miejsca, no bo akurat tak właśnie Mirosław Malec zdecydował, zostałem mistrzem świata. Ten moment, kiedy zdobyliśmy Mistrzostwa Europy i później na tej kanwie bij Hołowczyca, przecież Leszek Kuzaj, Janusz Kulik. Wtedy mnóstwo zawodników, Tomek Kuchar, Łukasz Sztuka, wtedy Wurców, to był kosmos. Po naszym mistrzostwie, zresztą ja zostałem sportowcem roku Telewizji Polskiej, wtedy dyscyplina weszła na czwarte, piąte miejsce. Nigdy więcej w historii polskiego motorsportu rajdy nie były tak wysoko, tak bardzo. To było zainteresowanie na poziomie narodowym. Pamiętam, że szliśmy po ulicy z Wiślakiem i ludzie krzyczeli, jak to walka była do ostatniej chwili. Fajny czas dla rajdów i myślę, że ta energia, którą wtedy rozesłaliśmy z tym uśmiechniętym Wiślakiem, który swoje barwne opowieści wszystkim mówił, to, że w ogóle zaistniał nagle pilot, że wszyscy zobaczyli, że pilot to jest ważny gość. Ja wielokrotnie mówiłem, ja jestem fizyczny, ja mam prostą robotę, kręcę okrągły, a tamtego gościa pytajcie, dlaczego tak szybko jechaliśmy tu czy tam, bo on to ma zapisane.
Tak naprawdę całe to moje rajdowanie troszkę jest takim snem. Przecież od malucha, gdzie naprawdę nie mieliśmy pieniędzy na to, żeby zatankować paliwo, a wydawałem wszystkie, które miałem. Krok po kroku realizowałem te plany, oczywiście dzięki wielu wspaniałym ludziom. Zacząłem karierę z moją ówczesną dziewczyną Olą, jeszcze wtedy Masiuk. Potem wspaniała legenda polskich rajdów, Maciej Wisławski. Potem jeden rajd Jacek Ratę i wspaniałe lata z Jarkiem Baranem. To byliśmy 3 tytuły Mistrza Europy z rzędu. Tego nie udało się dokonać nikomu i nie jest to oczywiście łatwe zadanie, ale mam wspaniały team. Teraz jeżdżę z bardzo doświadczonym Maćkiem Szczepaniakiem, który też jest fajnym człowiekiem, mamy dobry klimat, więc mam też szczęście. To były pierwsze zawody we Wrocławiu, tam strasznie lubiłem jeździć po tym torze. Pamiętam jeszcze wyjazd do ostatniego biegu i wiem, co powiedziałem mojemu teamowi. Powiedziałem takie słowa: nie ma innej możliwości jak zwycięstwo. Skończyło się fantastycznie, zdobyłem i wygrałem pierwsze Grand Prix. Już wtedy mówiłem o Mistrzostwie Świata, że będę chciał zdobyć i to jakby dawało mi taką moc wewnętrzną. Okazało się, że nie w tym roku, nie w roku 99, a w roku 2010. Z tym Jarkiem co Grand Prix, co spotkanie, żeśmy, że tak powiem, wymieniali się pozycjami. To był mój największy rywal w tym roku. Ja byłem zawsze pełen podziwu, jeśli chodzi o Tomasza Goloba. Jego osiągnięcia, jego sukcesy, kariera sportowa naprawdę są imponujące i byłem pełen podziwu zawsze, jeśli chodzi o Tomasza. Później miałem okazję, i cieszę się z tego bardzo, że miałem okazję rywalizować z Tomkiem jak równy z równym, szczerze mówiąc, bo w 2010 roku walczyliśmy o złoty medal Mistrzostw Świata, Tomek wygrał, ja to złoto przegrałem. Zawsze, gdy rywalizowaliśmy na torze, nigdy nie robiliśmy rzeczy, których nie wolno, poza sportowych. Nie było rzeczy, które by nas poróżniły i chyba to jest jeden z nielicznych zawodników, z którym miałem prawidłowe relacje. Kiedy wyszłem z tego tunelu, jak szedłem do parkingu, jak zobaczyłem ten tłum, aż mi tak troszeczkę dreszcze opłynęło, dlatego się bałem, że żebym nie zawiódł. Bo dużo kibiców z Opola znali mnie i krzyczeli: Eda, Jurek, wygraj. No ja trochę się bałem, no ale były to piękne chwile, kiedy się zdobywało Mistrzostwo Świata. No dziś pamiętam każdy bieg, każdy wiraż, dlatego że to było naprawdę wysokie zwycięstwo i pozostaje w pamięci na długi czas. Te emocje, które się udzielają podczas trwania danego turnieju czy meczu, są naprawdę niewyobrażalne. Zwrot akcji następuje z tempem ogromnie szybkim. Ludzie kochają adrenalinę, kochają walkę na torze, na łokciach, jak to się mówi, i to pewnie powoduje, że ten sport jest tak właśnie widowiskowy. Nie była to jakiś wybór, gdzie my wybraliśmy trial, bo trial. Tylko po prostu w naszych rodzinnych stanach, w naszym rodzinnym mieście w Nentargu był rajd taczański, stąd, prawda, ten trial.
jeździli w Mistrzostwach Polski, w których zacząłem odnosić coraz większe sukcesy, zresztą ja i mój starszy brat. Później z Mistrzostw Polski, jak zaczęliśmy się koncentrować troszkę bardziej już na takich poważniejszych zawodach, to po drodze wygraliśmy i międzynarodowy tytuł w Niemczech, Mistrz Europy. Ta przyszłość w triale była dosyć dobra, z tym, że poprowadziło mnie tak trochę życie, że ten trial zostawiłem. Z dnia na dzień okazało się, że jestem najbardziej chodliwym towarem na rynku enduro, prawda, po wygraniu pierwszej imprezy przy pierwszym starcie. Stanęliśmy przed wyborem teraz, z którą idziemy w stronę. Poświęciliśmy tak wiele lat na to, żeby walczyć w trialu, a nagle się okazuje, że mamy inną propozycję. Może możliwość mamy tu i tu, ale trzeba wybrać jedną, prawda, drogę. Postawiłem na enduro, co było bardzo dobrym wyborem. Trafiłem też w moment, gdzie wyścigi w hali, i później ta odmiana taka hard, trudniejsza, która jest po prostu korem enduro, jest jego kręgosłupem, przeżywała jakiś największy rozkwit i ja miałem okazję przy tym wszystkim być twarzą tego rozkwitu i ścigałem się i w Stanach, w niesamowitych, fajnych miejscach, seriach podczas X Games. Działo się dużo i na pewno ten zwykłe okoliczności trochę zaważył na tym, w którym kierunku potoczyła się moja kariera. W rajdach nigdy nie miałem celu, żeby wygrać Mistrzostwa Świata. Tak naprawdę nie miałem żadnego celu. Chciałem się nauczyć tej dyscypliny, chciałem ją poznać. I myślę, że w momencie, kiedy tak naprawdę nabrałem tego doświadczenia i stałem się dużo równiejszym kierowcą i zacząłem panować na tym wszystkim, trochę zabrakło jakby możliwości. Ja tak naprawdę się ścigałem przeciwko najlepszym kierowcom świata w zespołach fabrycznych, jadąc swoim autem, z moimi mechanikami. Tak naprawdę dysponowałem 6 osobami w zespole przeciwko całym sztabom ludzi. Mój budżet był 30-krotnie mniejszy od budżetu zespołów fabrycznych. W tym samym momencie zdecydowałem, że wrócę na tor, powrócę do moich korzeni i do domu, czyli do padoku. Motorem właśnie tej całej mojej przygody z motorsportem jest tak naprawdę pasja. Właśnie ta pasja w najtrudniejszych momentach daje ci siłę i chęci do poprawy siebie, do budowy siebie. W mojej karierze były momenty, ten najtrudniejszy to po wypadku w 2011 roku. W trudnych chwilach właśnie ta pasja, ta motywacja i ta chęć jakby powrotu za kółko wygrywały nad tymi czarnymi chmurami, które, no nie ukrywam, bywały w moich dniach i były ciężkie chwile, ale dzięki pasji, dzięki motywacji udało mi się powrócić. W dobrym miejscu się, że tak powiem, urodziłem. Byłem pobliski Gorzowa, gdzie zapisałem się do szkółki, bo było to mocno dość nagłośnione i tam, gdy pojechaliśmy na pokazówkę to do Wawrowa, to moi rówieśnicy już wszyscy jeździli, już się ścigali przed ludźmi, przed tym. To była dla nas bardzo fajna przygoda i też wraz z bratem postanowiliśmy spróbować swoich sił. No i tak do dnia dzisiejszego. Kiedyś dziwiłem się, jak ludzie mi mówili, że zazdroszczą mi pasji. W ogóle nie wiedziałem, o co im tak naprawdę chodzi. Teraz to bardziej rozumiem, bo w życiu, jeżeli nie zajmuję się sportem, muszę sobie wynajdować inne pasje. Pytania ludzi, że ty robisz takie ciężkie rzeczy, jak ty to dajesz radę, jak dajesz na pustyni radę. Mi jest ciężko w kolejce na poczcie. Tam mi jest dużo łatwiej.
po 11 startach w Dakarze i 40 paru w Pucharze Świata, obrazów, które mam w pamięci, jest oczywiście mnóstwo. Dziesiątki, setki tysięcy kilometrów na trasach w przeróżnych terenach, w wąwozach między wielkimi górami, w wyschniętych korytach rzek, w bezkresnych, płaskich przestrzeniach gdzieś na którejś z pustyń. I oczywiście wiele z tych obrazków było wręcz niesamowitych. Na przykład na jednym z odcinków dakarowych urwałem osłonę tylnego wahacza, chwilę później urwałem łańcuch, zniszczyłem zębatki, miałem 30 km ponad do mety i jeszcze na dodatek zerwała się taka sucha burza piaskowa, pyłowo-piaskowa. Byłem w zasadzie bez szans. Czekałem, aż ktoś pozwoli, żeby się za niego zapiąć. W końcu podciągnął mnie kilka kilometrów, ale coś się zepsuło i już nie był w stanie mnie ciągnąć dalej, więc pchałem kłada, licząc na to, że znajdę kogoś następnego, aż po kilku godzinach dopchałem go po prostu do mety. Duch i taki team spirit jest no, na przykład na Dakarze w różnych miejscach różnie obecny. Na pewno jeżeli jedziemy i jest jakiś wypadek przed nami, no to wiadomo, że się zatrzymujemy, pomagamy, wiedząc, że tracimy czas i na pewno na tym stracimy, ale jakby no, najważniejsze jest, żeby komuś pomóc. To jest pierwsza rzecz, wiadomo. Inna rzecz jest takie budowanie zespołu, na przykład w samochodzie, gdzie mamy bardzo złożony zespół z wielu osób, które pracują przy samochodzie, bo mam tak naprawdę, no, ścigam się po pierwsze z pilotem, z którym muszę dobrze współpracować. Mamy zespół mechaników, inżynierów, którzy też muszą wszyscy dobrze wykonać swoją pracę, żeby dało się dobrze przejechać zawody. A też nawet mechanicy na Dakarze, no, to naprawdę mają ciężką, bardzo ciężką pracę, bo przez te 2 tygodnie mało śpią, czasem prawie w ogóle, tylko śpią na przykład na dojazdówkach w samochodach, więc są super wyczerpani, więc na nich bardzo duża spoczywa odpowiedzialność, ale też wydaje mi się, z kimś się dobrze rozumieją, to też trochę tam o tej 4 nad ranem tak dokręcą jeszcze tą śrubkę, a zamiast jej nie dokręcić albo powiedzieć dobra, wypuszczamy go tak, bo już nie mamy siły, więc to jest wielka rzecz i to no, na pewno gwarantuje to, że ktoś po prostu dojeżdża do mety albo nie dojeżdża. Ja do końca nie wiedziałem jeszcze, jak jeździ się samochodem w sensie takim technicznym. Ja to dopiero później poznałem, ale później się trochę bardziej psuły samochody. Co było sukcesem tej załogi, to to, że Jacek był dalej szefem w tym aucie. Czyli miałem nawigatora, pilota, tak, który rządził samochodem. Jak mówił mi, żebym zwolnił, to ja zwalniałem. Ja nie krzyczałem, że on mówi, żebym zwolnił, bo on chce znaleźć trasę. A że on potrafi nawigować, no jest to jeden z najlepszych nawigatorów świata. Na pierwszych 40 kilometrach mieliśmy takie akcje, że po jakiejś tam awarii, startując z końca, poprzez pierwsze 40 kilometrów już byliśmy na 5. miejscu, bo wszyscy kluczyli, on mówi, oni się nie znają. To, że jedzie ciężarówka Red Bulla i inne samochody, że duże jadą, fabryczni nie wiedzą, to my wiemy. Jeśli mamy mówić o rozwoju motorsportu, to trzeba zaczynać od najmłodszej kategorii, czyli karting. Bardzo się rozwinął. Ja jak wyjeżdżałem za granicę, jako mistrz Polski startując na arenie międzynarodowej, byłem jednym z pierwszych. Go-karty wychowują prawdziwego kierowcę.
Mogę powiedzieć tak, że jakby nawet miał 18 lat, a przeszedłem ten stopień go-kartu, wychowałem się tam, nauczyłem się języka, kontaktu z ludźmi i tak dalej, to jest bardzo wychowawcze, można powiedzieć. Zdobyłem Mistrzostwo Świata, jak miałem 24 lata. Przeszedłem fajne chwile za młodych lat, gdzie też osiągałem super sukcesy, jak Mistrzostwa Polski wygrałem i tak dalej, też na światowej arenie Mistrzostw Europy i tak dalej wygrywałem. Mamy bardzo uzdolnioną i zdolną młodzież, nastolatków, którzy naprawdę sobie bardzo dobrze radzą i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, ale na pewno trzeba jeszcze dużo pracy włożyć w to, żeby właśnie karting rozwinąć, nie tylko ten międzynarodowy, ale też krajowy i żeby po prostu młodzież miała możliwości spróbowania swoich sił, spełnienia swoich pasji, ponieważ tylko w ten sposób będziemy w stanie rozwijać ten sport. Wydaje mi się, że bardzo mocno urósł motorsport w Polsce i bardzo dużo różnych dyscyplin urosło tak naprawdę. Na przykład motocross, który urósł bardzo, jak się przyjeżdża na zawody, jak się widzi ten park maszyn, ilość jakby zaangażowanych ludzi w to, prędkość tych zawodników, no to jest wielka różnica. Tak samo młode dyscypliny, tak jak drifting, który się rozwija, można powiedzieć, od 10 lat, ale na zawody przyjeżdża na przykład 100 samochodów, czyli lista zgłoszeń zamyka się w 24 godziny i już nie ma miejsc. Dopiero teraz no, zaczną się pojawiać coraz większe nazwiska z Polski na świecie, bo w tej chwili według mnie no, to na świecie mamy no, na pewno Roberta Kubicę, mamy Tadka Barusiaka, mamy kilku jeszcze zawodników, którzy gdzieś tam są super wysoko, ale jeszcze nie mamy takiej potęgi jak na przykład Hiszpania, która ma tych zawodników no, multum. Jest mnóstwo wspaniałych polskich zawodników i myślę, że będziemy wchodzić coraz bardziej na ten szczyt i po prostu dawać przede wszystkim Polakom radość. Zamyka, zamyka, lewy łokieć szerzej. Tak jest, Tajski jedzie trzeci, a my cieszymy się. Bardzo Jezus Maria, ależ potworna historia, czołem Tomasz Golop uderza o nawierzchnię. Słowa mojego taty były takie, jak byłem młodym zawodnikiem. Powiedział w ten sposób: Tomku, pamiętaj, że kontuzje są. Były, są i będą. Każdy zawodnik ma kontuzję, tylko nie wie kiedy. Ale oby omijały ciebie, natomiast kontuzje trzeba zrozumieć i bez wyjątku każdy je ma. Taki jest sport. Co ogląda finisz tego biegu. Jeszcze jeden atak Golowa. Nieprawdopodobna historia. Fenomenalnie Tomasz. Połączenie zawodnika motocykla, czyli to przygotowanie siebie i fizyczne, kondycyjne i właśnie ta siła mentalna, ona też potrafi napędzać, więc połączenie tych wszystkich elementów z dobrym sprzętem daje prawo, aby odnieść sukces. Zawsze mam coś takiego, że te dwa ostatnie okrążenia po tych wszystkich defektach, po tych wszystkich rzeczach, co się kiedyś stało, że nie dojeżdżałem, czasami prowadziłem wyścig i coś się stało, na przykład się zatarł motor na ostatnim okrążeniu. Ja tylko błagam, żeby tylko nie popełnić żadnego błędu i żeby opony nie trafić, czy żeby coś się nie zepsuło i tak dalej, tylko żeby dowieźć to miejsce. Potem jak się mija metę, to jest nie do opisania, ten dreszczyk emocji i łza leci z oka, naprawdę, a jesteś pełny w koncentracji dalej i nie do opisania to jest. Żeby zacząć w ogóle jeździć w sporcie motorowym, no to musi być też pasja rodziców, taty. Żeby nie rodzice, to jak taki młody człowiek, który zaczyna tam w wieku 6-7 lat, gdzie on by jeździł w ogóle? Nigdzie. A teraz tak się zaczyna.
Dla mnie to było piękne, jak Jacek startował z Konradem. Znowu duet Dąbrowski-Czachor, jadą sobie. Ja przeżywam to tak, że można powiedzieć pięć Dakarów w jednym sercu. Jest to niewyobrażalny poziom stresu. Zresztą wszystkich tych ojców, którzy stoją, a ich dzieci na maszynie startowej, to naprawdę to, co ci ludzie przeżywamy, to, co my przeżywamy jako ojcowie, to jest dopiero hardcore tak zwany. Ta walka w samotności dla mnie jest walką z absolutem, czyli własnymi słabościami, własnym wytrenowaniem, czasem, przestrzenią, taką czystą walką. Tam nie można spojrzeć głęboko w oczy przeciwnikowi, jak w boksie, i złamać go psychicznie. Tam raczej wszystkie te bezwzględne okoliczności, temperatury, wysokości, dystanse, ewentualne awarie sprzętu, no i czas mogą złamać zawodnika, mnie. Ja uznałem już jako młody bardzo zawodnik, że cóż, jesteśmy warci bez kibiców. Po co się ścigamy? Żeby oni mogli przeżywać to, bo przecież też stawałem czasami przed telewizorem jako mały chłopiec i jak grali Mazurka Dąbrowskiego, a Polak stał na podium, to stałem, miałem ciarki i marzyłem kiedyś takiego orła też i taki biało-czerwony dres będę miał założony. To było moje marzenie. I zawsze sobie myślałem, co ten kibic przeżywa? Przecież on też ma te ciarki. I kiedy słyszałem, panie Krzysztofie, pamięta pan tam jakieś miejsce, jak pan tam szedł? Trudno to spamiętać, ale ci ludzie mówią, nigdy w życiu już nie przeżyłem czegoś takiego. Co pan dla nas zrobił, jak pan wyleciał z zaszczytu, wszyscy uciekali, ja też, i nie wierzyliśmy, że pan skręci, a pan jednak skręcił. I to są te chwile, w których na mecie nagle ludzie skandują, nie możesz być wtedy zawodnikiem, który ma kolejne ważne zadanie, bo wiadomo, trzeba by stroić samochód, zrobić tysiące innych rzeczy, ale musisz wyjść do kibiców i ich kochać, bo dzięki nim istniejemy, dzięki nim funkcjonujemy, dzięki nim istnieje sport. Jak nie ma kibiców, nie ma sportu. Trzeba o tym pamiętać. Polscy kibice pojawiają się wszędzie, na Dakarze, naprawdę w dziwnych miejscach, gdzieś na środku pustyni, w Chile, gdzieś nagle pojawia się polska flaga, a później gdzieś na mecie znowu przybiegają chłopaki. Ja się pytam, ale skąd wy się tutaj znaleźliście? No i na przykład są to geodeci, którzy pracują w specjalnych kopalniach tam i szukają, prawda, jakichś złóż. Na pewno jest łatwiej kibicować komuś, kto wygrywa wyścigi i przyjeżdża na Grand Prix, czy też siadać za telewizorem, mając świadomości, że kierowca, któremu kibicujemy, ma szansę na dobre wyniki. I tym bardziej należy się ogromny szacunek i wielkie brawa dla polskich kibiców. Są, że zawsze mnie dopingowali, czy to były rajdy, czy to były Formuła 1, czy to były pojedyncze starty w różnych częściach świata. Jednak oni zawsze byli i za to im bardzo dziękuję. Wciąż mam obrazy twarzy, wypowiedzi ludzi, takie flesze, takie urywki, ułamki sekund, kiedy ludzie z pełną wiarą i przekonaniem mówią: dasz radę, nie poddasz się, ufam, że zwyciężysz. Nawet jeśli nie zwyciężamy, to jest to ogromna siła od kibiców i ta właśnie siła tych takich mikrosekundowych spotkań z ludźmi jest we mnie najmocniejsza. Gdy jechałem w półfinale, to, że tak powiem, serce stawało i gdy zobaczyłem tą wrzawę, która wstała i faktycznie jedzie każdy łuk, każdą prostą, każde okrążenie ze mną, to było świetne uczucie, aż mi ciarki idą. Dziękuję im za to, bo wsparcie kibiców, publiczności jest nieocenione i bardzo potrzebne, by realizować się i dążyć do marzeń.